O kurde. Cholera, cholera. Cześć. Idę na zombie chyba. Siemano. Się za siebie. Jasne. Co tam? No w porządku, w porządku. No w porządku, jak w porządku. Coś tam się działo jeszcze wczoraj? Już poszedłem? Wczoraj? Kiedy ty poszedłeś? Chwilę po wojnie między Artura a B. Chyba nie. Jeszcze chwilę z tej porozmawiałem, bo wróciła do klubu. A tak poza tym to nic się nie działo takiego zbytnio. Witam, witam. Również witam. Kilka osób się przewinęło, ale bez tam jakichś większych, hej, hej. Większych akcji. Witam. Witam. Witam serdecznie. Jakieś balety są? Witam. Witam, witam. Pytanie, ma się coś do zjedzenia? Owoce. Owocki, naczosy, chipsiki. To naczosy, dwa razy. Dwa razy naczosiki? Coś do popicia jeszcze? Piwko. No, może być. Dwa razy piwko już się robi. Jakieś konkretne czy koło fortuny? koło fortuny. Tak, oboje tylko będę miał. Jasne. Można tu palić? Można, można. Śmiało. Dobrze. Najwyżej spalimy tą budę. Na zdrówkę. Dzięki. Jedna porcja na czosów. Dzięki, dzięki. Osa, kurwa, zajara. Jakie plany na dziś? Szczerze? Nie wiem, pewnie jakiś wypadzik później zrobimy. I zobaczymy, co przyniesie dzień. Większa impreza będzie 1 września. Tematyka country, więc warto, myślę, że przyjść, przebrać się w jakiś fajny strój cowboya i się pobawić. I drugi zestaw na czasu. Kurwa, bym powiedział, że ujrzeć konia, ale to dziwnie zabrzmi trochę. Zawsze. Myślę, że będą przewidziane jakieś atrakcje podczas imprezy. Ale takie z tego, co powiedziałem, czy inne? Szczerze jeszcze sam nie wiem, jakby organizują to nasi pracownicy. Aha. A jakby taka zamknięta grupka i to oni ustalają zasady, wystrój sali i tak dalej, więc zobaczymy, co wymyślą. O której? Nawet sam mam taką niespodziankę. O której impreza zaczyna się 21, ale zaraz chyba jeszcze zobaczę na plakacie, bo wstawiliśmy się na aplikacji. O, 22. 22, dobra. Bruno, zapisz to. Bruno, zapisz. A, zapisałeś, no. Dobra. I ty, temat przewodnik country, tak? Tak jest. Dokładnie, Western Party. Western Party, dobra, dobra. Przybiera się za konia, to może być ciekawe. Zawsze można wziąć kolegę i... W takim razie oczekuję. Tyłem. O kurwa, to już widzę gotowy. No nie, nie wziąłem swojego kapelusza. Czy nieprzygotowany. Ja pochodzę z tych zezów, więc ja zawsze mam kapelusz przy sobie. Dobra, ty płać. Ty zapłać. Chamie. Dobra, ja płacę, kartą będzie. Jasne, już panu wystarczy. Myślałem, że dzisiaj jakaś impreza jest, coś ten. Zresztą co tu jest. Dzisiaj tak raczej sporadycznie. Kto przyjdzie, to ktoś się poławi i nie ma takiej jakby konkretnej imprezy. Proszę bardzo, można przyłożyć. Dzięki bardzo. Super, dzięki wielkie. Halo, zimy, nie? Привет! Witam. Dwie butelki wódki i dwie naczosy. Jasne. Tutaj przebarzę, czy do stolika? Do stolika usiądziemy. Młodnie. Dobra. To ile naczosów? Jedno zestaw, czy więcej? Nie, dwa zestawy. Dwa zestawy, dobra. I chuj, to z lewo i wyjebane.
Elece w klapkach, Majka w klapkach, Majka. Elece. Telece, telece. Zdjęcie jak bajka, selece w klapkach Nike'a. Więcej gramka. Chyba idą tam na parkiet, coś ten, czy... Czy gdzie my idziemy? To jest Instagramka. O, спасибо большое, мальчик. Jeszcze jeden na czasie przynoszę tylko. Ulerio. Siema. Piątka. Gdzieś ty był? Tyle czasu. Celece, celece w klopkach Knajko, klopko Knajko. Celece, celece w klopkach Knajko. Chciałbym się zapytać, co tam u ciebie? Celece, celece. U mnie po staremu. Nic się nie dzieje, jest zbytnio oprócz pracy. Ale jakoś nie widzę. Co nie widzisz? Gdzie w pracy? A, no. Pisałem urlop przez ogólnie sytuację zdrowotną i lekko psychiczną, ale od następnego tygodnia będę już się pojawiać. Gdzie wy macie jakieś dziewuszki? Słuchaj, również czekam, aż przyjdą. Również czekam. Selece, selece w klapkach Nike'a, w klapkach Nike'a. Selece w klapkach Nike'a, w klapkach Nike'a. Selece. Cześć, Alex. Cześć, cześć. Co tam? Chciałbym się napić z wami. Proszę bardzo. No pierwszy. Do mojej się odzywałeś? Co? Co? Jeszcze raz? No, do mojej czy się odzywałeś? No. Przez ten czas się zamartwiała trochę. Nie wiem, gadałem teraz z nim. I co? Nic. Okej. Co tam słychać? A jakoś ciepło. Ciepło, ciepło, kurwa. Ciepło? To się napij. Będzie mi jeszcze cieplej, kurwa. Czy ty, kurwa, dałeś mi ciepły whisky? Nie no, z lodówki prosto. Co chodzi, Alex? Każdy alkohol mnie grzeje, wiesz? Chcecie zobaczyć śmieszne zdjęcia? No kurwa, pytasz, a wiesz? Słyszeliście o nowym gangu? Nie. Nowy gang? No. Pokazuj. O kurwa. To jest zajebiste. Moja nowa tapeta, człowiek. Więc to wygląda, jakby on jeszcze trzymał tą kamerę, ta łapka. No bo trzymał. Ta. To. To królik robi zdjęcie. Co jest? A tu można potwierdzać, że trzymał. Co jest, kurwa? Daj, no zajebiste. A tu gryzie prokuratora w nogę. Jak coś to jest prokurator, nie? A tutaj go związali, króliki, ołtarz zrobili i go tęczyli wokół niego. I podobno... To jest kurwa akademik odcinek drugi? Nie wiem, ale podobno... jak to się nazywa?
podobno mówiły, co jest doktorką. Że co? Podobno mówiły, co jest doktorką. Co jest doktorką? Tak, jest doktorką. A ty widziałeś, Charlie, co się działo na Benysie przedwczoraj? O kurwa. Zmieniliśmy branżę? Co? Zmieniliśmy branżę? To co, łódka też nie może pomalować? Jacht? Nie macie po marchewce. Czy nie dostałem teraz jeszcze nic? To jeszcze raz. A macie jeszcze to. O! Ej, zajebiste. To miało być na billboardach. Kurwa. Zajebiste fest. Zajebiste w chuj. A to jakiś beef? Jakaś walka? Nie. To jest jebanie czy... strołka. Nie, czy jebanie strołka? Bo to miało być obok Burgershota, żeby wiedzieli gdzie jechać. Co to taki ten egzotik z Benysem przeciwko strołkowi? Jaki egzotik? To jest hajs. Przepraszam. Hajs. Przepraszam. Hajs z Benysem przeciwko strołkowi? Nie. No w sumie tak, no. Nie zło. O, macie jeszcze to zdjęcie. Chwila przed tragedią. Przed tragedią. Kurwa, to jestem ja, ale co się wtedy działo? Sprawdzałeś moje zamki. A, bez kitu. Cześć, ale, hejlo. Kurwili hejlo. Mnie wtedy, nie powiem, że nie. Nigdy, przenigdy nie robiłem testu ciężkowy. Co? Robiłeś test ciężkowy? Charlie. Co ja? On też robił. A wyszedł chociaż pozytywny czy negatywny? Ogólnie. Mój negatywny. Nie, tam były pomieszane wszystkie na 4 osoby. My we dwójkę i dwie baby wyszły 3 pozytywne testy. Jeden negatywny. I nie wiadomo, kto miał pozytywny, kto negatywny. Ja miałem negatywny. No u mężczyzn, jeżeli wyjdzie pozytywny, to kurwa, ale o, do szpitala, raz. No najwidoczniej jeszcze stoimy na nogach, więc nie ma dziś vibe'u na RP. Jest może jakaś pomyłka okay. Była. No, bywa i taki dzień, nie? Ale zajebiście ja też tapeta jakiś dzisiaj taki jestem. Ustawcie sobie te zające na tapetę. Dobra, malczyki, ja zapłacę i tam będziemy jechać. Cześć, jasne. A, prywiet. Dwie wódeczki i 2 naczoski. Da. Właśnie tu jakiegoś ruskiego takiego błoniacia. Użyję jako tapetę. A ja zapłacę, daj mi rachunek, ja zapłacę za kolejny. Nie, nie, aż to. Ja zapłacę. A dlaczego ty masz za mnie płacić? Ty pił z nami. Nie, ale bardzo was lubię. W sensie najbardziej to w sumie Maksima. To możemy zrobić tak, że ty możesz zapłacić, ale jeszcze jedną butelkę ja podstawię i się napijem razem. Kurwa, zajebiste zające. No i chyba. To jeszcze jedną butelkę wódki w takim razie. I za mój rachunek płacę ja, a za tą butelkę zapłaci. Gdyby przypomnij, jak twoja zawód? Travis. A Travis, no, pamiętam. A nie mam pamięci dobrej do imienia. Za chuje nie pamięta. Ja mam akurat uczciwych ludzi. Proszę bardzo, buteleczka. No to co? Chłodnie, zdrowo. O, napijmy się. Usniem, bo usniem. Ustawiłem sobie te zające, kurwa. Zające, jaki no to ja zapłacę za to moje, a za tą butelkę zapłaci Travis. Dobra. Travis. Lecie, nie znają wymowa tam. Travis? Travis? Travis. 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 Ty mi powiedz ile, bo ja mi się nie chce jechać do banku, to ci w gotówkę dam. Tutaj za twoje. Moje, chorosz. Za kolejną buteleczkę. Gotówce. O, w gotówce, no to 100 będzie.
Dzięki. Drogi ten alkohol, mocie. No ja dostałem promocję, minus 150 dolarów. Bo alkohol drogi jest w USA, to co nic nie zrobisz. A, dobra, malczyki, my jedziemy. Dzięki Travis za szota i do swidania. No, do swidania. Do swidania. Ale jak ja dostałem promocję, nie muszę płacić za whisky, kozak, nie? Proste, że tak. Travis. Kurwa, nie kojarzę go. Nie pamiętam go. Dobra, idę. A co dziś w planach? Idę odwiedzić burdel. Burdel? No. Może Benesa czy Vanilla? No. Benesa. Dobra, jadę spłacić mieszkanie. W końcu mam to, będę miał to z głowy. Już masz co? Mnie możesz spłacić, jak chcesz. Letty mi kurwa dała 5000, ale będę jej to oddawać. Słuchaj, mi możesz spłacić. Też zawsze możesz jej wypożyczyć drugą połowę łóżka swojego. Już wypożyczyłem. Ty Beskitu, dostałem promocję. Czekaj. Ty, w sumie to przecież jej łóżko, nie? To ona mi wypożycza. Jak ja kurwa, nie wziąłem tu auta. O, jest jej auto. Na szczęście. Kurwa. Dobrze, że nie zniknęło. Bo bym kurwa z pieszo zapierdalał na. Kurwa, nawet fajnie jeździ tej auto, kurwa. Trochę rzucę? Ogólnie fajnie jeździ. No lepiej niż kurwa mój scout. Piździk, kurwa. Fajny piździk. Shubidobi. Dzień dobry. Witam, witam. Chciałbym spłacić wszystko. Wow, dobra, to jest... Czyli 3 raty. To jeszcze dowodzik. Już momencik. Może... proszę. Dobra. Tu do końca zostaje 24 846. I dokładnie wszystko spłacamy. Dobra, super. Czyli ja już wypełnię umowę przekazania własności nieruchomości. To proszę mi sekundeczkę dać. Jasne, mam czas. Że kuźwa po 2 latach
Po dwóch latach znowu Yeo spotkałem na RP. To jest po prostu... Świat roleplayu jest zbyt mały. Teraz, gdy faktycznie fajnych serwerów jest mało, to naprawdę świat jest mały roleplayu. Bardzo mały. Trzeba tu obczaić jej postać. Nieźle, nieźle. Nieźle, nieźle. Niezła, niezła, Sofia, niezła. Dobra. A ogólnie jak się mieszka? Dobrze? Wszystko w porządku? Wie pani co? Teraz będzie się dużo lepiej mieszkało. Gdzieś tam jakoś była ta presja, że... Nie, no jasne, pewnie, że na swoim to już całkiem inna bajka. Teraz będzie dużo lepiej i mogę się skupić na zbieraniu na meble i kupowaniu mebli. No to powiem panu szczerze, że to zwykle jest tak, że zakup nieruchomości to jest pikuś, jak potem wchodzi w grę koszt aranżacji. No domyślam się, jakby już sam stół do bilarda patrzyłem cenę, to no lekko mnie obaliło. No, ale jest jakiś cel, także no. No tak, no oczywiście, że tak będzie użytkowany, ale sam fakt, że no. Ale no, na coś trzeba wydawać, prawda? Na coś trzeba zbierać, na coś trzeba wydawać. Nie, no pewnie, że tak. Ale ogólnie się dobrze mieszka. No to super, jak sąsiedzi. No bo to różnie bywa z tymi sąsiadami, ale jak nie ma żadnych przebojów, to nie, super. Nie, spokój, cisza, na szczęście. Przyjemna okolica, więc jak najbardziej na plus. Hulc. Niemieckie. Dobra, proszę jeszcze się podpisać tam na dole. Klasycznie jedna kopia dla pana, jedna dla mnie. O, teraz możemy jebnąć. Co się pani tak ten skrada? Zakupiono nieruchomość. Dobra, wszystko się zgadza.
Zabrał pan swoją umowę. No także z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję i trzymam kciuki, żeby dalej się tak dobrze mieszkało. Bardzo dziękuję. Dziękuję za czas. Nie no, to my dziękujemy. Także no, mam nadzieję, że jeszcze pana kiedyś spotkamy w naszych progach. Jakby miał pan ochotę nabyć jakąś nieruchomość, to ma pan numer, zapraszamy. Obecnie to na razie na pewno nie. Chcę trochę odpocząć, odsapnąć. Jasne, pewnie, że tak. No jednak koniec końców miałem z kimś ten dom mieć, a wyszło tak, że mam sam. Więc ciężko trochę było, no ale dałem radę, więc. No i to teraz tylko się cieszyć, niech pan kupi sobie butelkę wina i to świętuje. A spokojnie, na Bahamie pracuję, alkoholu mam pod dostatkiem. A, no to tym bardziej. I zapraszam oczywiście na Bahamę. A, myślę, że może namówię koleżankę. No to ja uciekam, dziękuję bardzo. Dobrze, jeszcze dziękuję raz. Serdecznie jeszcze raz. Zobaczenia. Miłego dnia, do widzenia. Do widzenia. Oni zaurywała. Jeszcze 1000 na koncie. Teraz trzeba spłacić jeszcze jedną osobę. I będziemy mieli wszystko. dobra. Tup, tup, tup. Tup, tup, tup. Tup, tup, tup. Dobra, jedziemy do Colina, do Charlie'ego jedziemy. Charlie Darren, jak to? Aby zawsze mówił, Charlie Darren. Tup, tup, tup po śniegu, hop, hop, hop na sanka. Ale jakieś cementy mi kurwa lecą. Co mi to leci? Co my tu będziemy mieli? No, od razu lepiej. Jup! Jedziemy. Ej, nawet ze środka nie wydałem, że źle to auto. Kurwa, te mi działają. Kumacie to? Działają mi te. Lusterka. Ło kurwa, lusterka mi działają. Człowiek tyle lat kurwa wgra w tą grę. Oczywiście, no zaraz mam na najwyższych teksturach, więc. Kiedyś to bym nawet w lustrze się kurwa nie potrafiłem odbić. A teraz faktycznie widzę, ale. Ale no. Darling, darling. Nie trzeba coś odjebać. Wiesz, Charlie to tym bardziej. Nie trzeba coś zrobić. Zium. Szkoda, że to auto dachu nie ma otwieranego. Nie, no nie ma otwieranego, nie? Nie, no chyba nie ma. Nie, no to nie ma dachu otwieranego, nie? Kurwa. Czekaj. Już muszę sprawdzić. Ale nie, no... Kurwa, gdzie mi? No właśnie, co ja... Co wymyślam, kurwa, no od razu. Lecimy, kurwa. Tu, tak siasz. Zium. O, da za lepszą playlistę lecimy jakaś. Ziup. Scooby-dooby-doo, where are you? Ta-pa-pa-pa-da-pa. Oła!
jesteś z siebie zadowolony, kalejkę chcesz, nie wiem, jeszcze dobić? Tak. Tak? Tak. Super. Co tam? Działo się coś, jak mnie nie było? Co takiego? Czy... O Jezu. Niespecjalnie teraz. Niespecjalnie. Coś się działo, jak mnie nie było przez chwilę? Ty nigdy nic specjalnie robisz. Ależ oczywiście, że nie. Nie śmiałbym, Charlie, nie śmiałbym. No dobra, może bym śmiał. Nie wiem, kurwa. Co cię trapi? Coś co bym cię odjebał dzisiaj, wiesz? Coś bym odjebał. Co takiego? No nie wiem, coś na zasadzie. Co, znowu na kasę chcesz jechać? No coś w tym stylu bym odjebał. No chyba, że na Sandy Bar tym razem w ciuszkach. W sumie tam też fartuszki. Tylko miałeś, tam jest ryzyko, że nie tylko będą Liberadosia, ale też inna grupa. I nie wiem, czy chcesz tak bardzo ryzykować. Nie wiem, czy będzie ktoś w stanie nas tam obronić. Raczej nie. Raczej nie? Raczej nie. A, chyba ktoś przyszedł. Sprawdzić. Fałszywy alarm. No. Spociłem. Już jestem pełnoprawnym właścicielem. I fantastycznie, kurwa. W końcu z głowy. Co? No, że dom. No, jestem już właścicielem. No to git, ciesz się, kurwa. No. Jeszcze muszę tylko Leti spłacić i będzie git. No, Leti ty możesz spłacić, wiesz jak. Tak, wiem, w łóżku, no. Fajnie, fantastycznie, kurwa. Ona nie będzie mieć nic przeciwko. Obstawiam, że nie. To się domyślam, że nie. No chuj z tym. Lecimy hardstyle'em znowu dzisiaj. Słuchaj, dzisiaj nie ma Wii, więc kurwa. No. Nie ma szefowej, myszy harcują. Harcują jak najbardziej. Kurwa, światełka, dym. Właśnie, jej nie ma dzisiaj. Można włączać wszystko. Się nie przypierdoli chociaż. Cyk, zadymienie. Cyk, kurwa. Nawet, kurwa, kolumny. Cyk, kurwa. Dawaj, fajerwerki jeszcze. Cyk, kurwa. Fajerwerki? Fajerwerki! Cyk, kurwa. Mamy wszystko. Alkohol mamy, na czasy mamy. Teraz sobie wyobraź, jak ona tutaj chodzi na salę. Ja bym spierdalał. Nie chciałoby mi się z nią kłócić. Jest jedna zasada. Kopiącego się, Boże, kopiącego się nie leży. Leżącego się nie kopie, więc moglibyśmy położyć się na ziemię i się, wiesz, przeczołgać do drzwi. Coś takiego? Coś takiego, dokładnie coś takiego. Strasznie chujowy dzisiaj ruch jest. No. Nic się nie dzieje. Ale zobacz, tam nawet kasa, kurwa, zamknięta. Kasa zamknięta? No. To jest rzadki, kurwa, widok. Kurwa. To jest w chuj rzadki widok. No chyba, że się pakujemy i gdzieś jedziemy. Ale co, tylko ty i ja? Co, jak i z kim? No właśnie, trzeba by było kogoś jeszcze zebrać. No. Nie wiem, czy Leti. Leti miała być później, ale to nie wiem, jak późno. Leti jest, czy jej nie ma? Była, ale w kantorku robi porządek. Okej. Okay. Się zamknęła od środka, może nie żyje już. Przynajmniej 5 tysięcy nie będę musiał oddawać. Kurwa, thanks. Dzisiaj to RP w ogóle nie dead. Ma, to nie. My na warsztacieniku ale... też nie mamy. No. Słabo.
Nie, co ja powiedziałem to głośno? Nie, oczywiście, że nie. Jakby, no gdzie? Gdzie? No jak? No dlaczego? W ogóle po co? Jeszcze dobrze, co? Że nie jesteśmy w związku, a już byśmy ten? Nie, spokojnie. Na razie to jest etap docierania. Obecnie to jest etap... chuj wie. Jakby inaczej. Bolcowanie, no, bolcowanie. Jakby no, w jednym łóżku już spaliśmy, więc no nie ze sobą, ale okay, znaczy, okay. Nic nie było, ale no już ten. No bo kurwa, jakby ja mówię, dobra, to ja idę, wiesz, u góry sobie tam pościelę i tak, w ogóle. No. A ona, ni chuja, ty tu śpisz ze mną. Ni chuj. 5 godzin było 10 sos max. Założę się, że lubi spać po lewej stronie łóżka. No tam się wjebała, to fakt, no. A to chyba każda kuźwa. Chyba każda tak ma. Nie wiem, ja na przykład uwielbiam od ściany spać. Nie wiem czemu, ale po prostu tak mam. Jakby moje łóżko jest na środku pokoju, więc w sumie i do jednej ściany, i do drugiej masz tyle samo. A, więc okay. Możesz sobie brać. No, słabo jest, słabo. Znaczy, w sumie, wiesz, dzisiaj kurwa Bahama zarobiła na Samsie 4,5 koła, nie? Gdzie mieli zniżkę 2,25%. Gdybym miał licencję na polowanie, mogliśmy na polowanie pojechać. No, kurwa, ja też nie mam, ale wiesz, teraz prócz tam spłacenia letniej, no to akurat nie muszę się jakoś pewnie bardzo śpieszyć. To mogę w końcu, wiesz, mieć pieniądze, kurwa, na siebie, a nie tylko kurwa, na dom. Ej, są szyszkarze? Ciekawe. No w sumie napisz. Może ktoś tam się odpisze. Czekaj. Group 6, Group Beans. W sumie, no, to tam nie jest. Poczekaj. Przecież ja wiem, kogo mogę się spytać, ile to kosztuje. To jest Vanilla Dynasty Pond. Czy oni mają jakby się w firmach, jakby? Nie wiem. No, jest Rangersi, no są. W sensie są tam widoczni na zielono. A ty masz hajs na Lickę? No mam 1200. Czyli Licka ile? 300? 300 chyba koło. Luk ode mnie. A nie mamy wybrał. Kogoś po znajomości u nich, czy nie? Czy trzeba uderzać tak od razu do nich? Nie, żadnego rangera nie znam. No to dobra, dzwoń do nich. W sumie Bianka może jakiegoś zna. Witam serdecznie. Mam takie szybkie pytanka a propos licencji zezwolenia na polowanie. Czy babobca tak coś wyrobić? Okej. Okay. A pewnie zaświadczenie potrzebne o niekaralności. Jasne, dobra, dziękuję za... Aha. Dobra, oprócz tego, nie wiem, coś trzeba przynieść, donieść, załatwić. Mhm. Dobra, super. To dzięki wielkie za informację. Miłego wieczoru życzę. Dzisiaj już jest za późno, mają za mało jednostek, ale jutro do godziny 18 on będzie i wystarczy tylko dowód osobisty i 250 dolków na koncie. Okej. Okay. No, więc dzisiaj zarabiamy na broń, na licencję i jutro idziemy polować. Nice. Nie, jutro nie. Jutro nie ma mnie. Jutro nie? No, jutro mnie nie ma. Okej. Okay. Do któregoś innego dnia się można wybrać. Wiem, siana. 8300. Kurwa, kusi mnie kupić tego kłodzika za 6 koła. Tylko też się zastanawiam, czy lepiej kłodzika, czy może jakiś inny fajny offroadzik. Bo na szosę mam Reinharta do upalania, czwóreczkę. Dwójka jakoś na razie nie chcę mi się kupować, bo takie lepsze, fajniejsze dwójki są już w wyższych kwotach. A brakuje mi czegoś do takiego offroadu trochę. No ja mam skauta, nie? No to tam trochę wiedziesz, nie? Może nie jakoś w ostry offroad, no ale zawsze no, dalej niż... Ale w sumie może ten wziąć mesę, Abi. Mam klucze.
A wyjmiesz ją? Co? No to w garażu jest. A, okej. Okay. No, więc bez problemu. No to spoko, spoko. Co jest spoko? Otwarte? Warsztaty. Ramen, cool beans, blazing. Kurwa, w sumie na ramenie chyba nie byłem ani razu. Na ramenie ani razu nie byłeś? Albo raz? Szczerze? Szczerze, nic nie straciłeś takiego chyba. Aż tak? W sensie, kurwa, no kuchnia azjatycka dla mnie nic takiego specjalnego. A jaką lubisz najbardziej kuchnię? Kuchnię? Mięsną. Taki myślałem, stek. O, mamma mia! Nie, właśnie. Nie, ja lubię. W sumie, jakby... ja lubię. Nie mam takiego wyspecjalizowanego, tego upatrzonego, takiego, wiesz, mega, że wow, kurwa, widzę na stole 100 posiłków i widzę ten jeden taki, wiesz, główny, do którego, kurwa, ślina mi ciągnie. Nie mam czegoś takiego. Okej. No u mnie w sumie, mówię, no, jeśli chodzi o kuchnię włoską, no to i pizza, i lasagna, i spaghetti, ujjjjo. Coś pysznego. O, a taką dobrą lasagnę sam bym nie pogardził. No, kurwa. O, to akurat true. Help me, no help me, no more. Ba, 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 da. No pizda dzisiaj, no. Do 10 graszy tylko. Do 10 graczy to naprawdę mało. Się dupy nie urwał serwer. No nic się nie dzieje. To dosłownie kurwa nic się nie dzieje. Ale w sumie dzisiaj nawet dobrze nic się nie dzieje, bo wczoraj już za dużo się działo. To mnie. Dobry fakt. Jak to jest, że dwa razy to posiadam, czy co jest? Okej, okej. Nie wiem, jak to działa. No, no. Tup, 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 tup. No co, może strzelnica? Żeby mnie bardziej upokorzyć. Strzelnica? Mhm. Szkotina. To nie jest głupi pomysł. Tak z tej to jest całkiem mądry pomysł. Żeby to jeszcze z kimś było, można, wiesz, a nie, że tylko my dwaj, no kurwa. Nie mówię, że twoja tutaj obecność mi przeszkadza w żadnym wypadku. Ale no, kurwa, stoimy jak, nie wiem, na zbawienia. Stoimy jak widły w gnoju. W takim razie jedźmy na strzelnicę. Być może więcej coś się będzie działo. Przebierasz się? Nie. A ja bym w sumie jeszcze owocka przekąsił. Chyba, że jedziemy gdzieś na szalę. Po drodze. No, po drodze jest tylko ramen. Nie wiem, czy chcesz na ramen.
No chuj, chyba, że na Sandy idzie, owocki. No. Może pojechać na Sandy w sumie, no? No ty to. No to dawaj, dawaj. Dawaj, Saszka, malcik. Dawaj. Nie. 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 Kusi, ale... Dobra, no to może jak jedziemy na Sandy. O, co ty nad? Idziemy na bank. O kurwa, gdzieś odpierdoliłeś, jak na, nie wiem, święto jakieś teksańskie. Cześć, pójdę teraz, muzykę włączyć, żeby nie dudniła. Co mówiąc? Dup, 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 po śniegu, hop, 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 sanka. Scooby-dooby-doo, where are you? Ba-ba-ba-ba-da-ba. Chubby-dooby-doo. Masz tu furę? Leti jedynie. To bierz, bo swojego Reinharta w domu zostawiłem, bo wczoraj mi go zajebali. To mam tam. Ja parkuję. Ale przez to rozmawiałem z Waj. I kończyliśmy rozmawiać, wyszedłem przed klub, a do jej fury ktoś się kurwa próbował włamać. Ale jak zobaczył mnie, to zaczął spierdalać. Aha. Później wajdą mnie, czemu do niego nie strzelałem. A ja takie kurwa, no w Brytanii tego nie mogę robić. No tutaj możesz. Ale następnym razem bez skrupułów. Ja pierdalaj do frajerów, kurwy. Jebane. A kurwa, między Artura a Waj trochę grubo się podziało wczoraj. Trochę w chuj. No. Ale jedno muszę Wi przyznać, że ja mówiłem Arturo, kurwa Arturo, ona jest zazdrosna o Ninę i tak dalej, i tak dalej. Po czym ten kurwa zamiast, nie wiem, gdzieś tam się przykręcić przy Wi, to kurwa spędził czas z Niną, sam na sam. No to już było kurwa... Znaczy nawet w tym hangarze na Graveseed, co byliśmy, to też sobie usiedli gdzieś tam na jakiejś skrzyni i sobie gadali między sobą, co nie? No więc jakby tak, ja tu tak nie chcę odłączając się od grona bronić ani jednej strony, ani drugiej, ale no... Nie mówię, no ja to samo Waj wczoraj powiedziałem, że jakby nie chcę oceniać tej sytuacji, no bo też do końca nie znam tej sytuacji i... Jakby lubię ją, lubię go i jakby no nie chcę jakby wiesz, stawać po jednej albo po drugiej stronie. No ale sytuacja nie jest fajna. Jakby trochę tak lekko mi przypomina sytuację z Melisą, jak Melisa była zazdrosna prawie o wszystko co się rusza. No ale tam też trochę inaczej to wyglądało niż między nimi. Znaczy, mówię, no tutaj uważam, że no to wyglądało dziwnie, że kurwa, jakby, inaczej, jakby może nie wiedział, że wiesz, Wi coś jest nerwiona, czy w ogóle o Ninę i tak dalej, no to jeszcze rozumiem, że no, spędził sobie z Niną czas, bo nie wiem, się tam lubią i tak dalej. Ale to było na tyle dziwne, że przecież Luke był, kurwa, w tym samym czasie sam na warsztacie. Czyli oni spędzili czas tak typowo, kurwa, sami, nie? To trochę dziwne. Jedziemy teraz na Sandy czy na Strzelnicę? No na Sandy, nie? Nie wiem. W sumie ja bym zjadł. No więc... Kasa też się w sumie znowu otworzyła. A, dobra, jak już jedziemy, to już. Więc w sumie, no... Uważam, że Wi trochę zbyt pochopnie i zbyt mocno zareagowała, aczkolwiek no. Jakby też trochę słabo ze strony Artura. No.
Jakby totalnie nie chcę się w nich... Jakby... Kurwa. Nie chcę się w nich mieszać, ale i tak się w nich mieszam, no bo no, jedno i drugie jest moim przyjacielem i jakby szkoda mi ich po prostu. Ale no... Nie wiem. Nie wiem, co o tym myśleć po prostu, wiesz? Nie mam pojęcia, stary. Aczkolwiek no w tym przypadku no to nie ma kurwa ręki obronnej ze strony Arturo, no kurwa, spędził czas sam z Niną, gdzie no wiedział, że Vi jest zazdrosna, wiesz, tak typowo, nie? No. Jakby wiedział o tym, więc to było najgłupsze posunięcie ever, kurwa. Chyba, że faktycznie chciał do tego doprowadzić. Nie wiem, mi się wydawało jeszcze tacy zgrani dosyć. Jeszcze przyjechali, kurwa, razem na tą Bahamę. Już mogliby się nawet nie pokazywać, kurwa, razem, nie? A jeszcze przyjechali, kurwa, razem, no to już... Nic, nie wiem, no są dorosłymi ludźmi i jakby mam nadzieję, że wiedzą, co robią. Kurwa, miał być ślub, miało być to wszystko. Ale no, to u mnie też miało być ich. W sumie nie ma co się przyzwyczaić do tych związków, czy narzeczeń, czy tak dalej. Jest mi ich po prostu szkoda, wiesz? Bo jakby widać było, że nawet jak się kłócili, to kurwa, cieszyli się sobą. I cieszyli się, że siebie mają. No, to prawda. Znaczy nawet jak się kłócili, to w miarę szybko się godzili. Nawet takie, to nie były takie kłótnie, tylko raczej kłótnie, żeby po prostu, nie wiem, podnieść atmosferę. Takie dla zasady, nie wiem jak to nazwać. Znaczy, no, no to jest drama queen, no kurwa, no nie ukrywajmy, to jest drama queen. Jakby, jak Vi chce zrobić z czegoś burdę, to zrobi kurwa ze wszystkiego burdę. Cokolwiek by się kurwa nie działo. To jest fakt niezaprzeczalny. I każdy, kto zna ją trochę bliżej, to o tym kurwa wie. Więc jakby dla Vi to nie trzeba wiele, żeby kurwa rzucić pierścionkiem. Łe! No kurwa jebana się, chociaż trzymaj swojej drogi. Jak już zapierdalasz, to się... Nie miej skrupułów. Kurwa jebana. Trzeba być twardym, nie miętkim. Ej, pierwszy raz ten szpital widzę. Znaczy, nie zwróciłem uwagi nigdy. Nie no, to stoi kurwa, stoi, ale... Pusto stąd prawie, że... Ej, ale ładny. Z zewnątrz nie wygląda tak źle. Ej, ta komenda też całkiem nieźle. Stacja. Zachowujesz jakbyś, nie wiem, pierwszy raz tą drogą przejeżdżał. Inaczej, może przejeżdżałem, ale nigdy się jakby nie zwracałem uwagi. Wiesz, po prostu nie zwracałem uwagi, kurwa, na to, nie? Ej, kurwa, podoba mi się to auto Leti. Konfiskuję. Takie nieźle mi się tym jeździ. Takim nieźle? No. Kawajka nie jest takim złym autem. Jest takim małym piździkiem. To tak śmiesznie brzmi. Jak taka łódźka, kurwa, kawajka. Ciekawe, czy utoniemy, kurwa. Witam. Witam. Dzień dobry. Ojca. Cześć. Jest ja wam zrobię, nie? Dobra, Charlie, wytłumacz mi o co chodzi z tym ojcem, kurwa, bo już wczoraj słyszałem, że to zaczęliście. O co z tym chodzi? Co z czym chodzi? No z ojcem. Z ojcem? Z ojcem nie wiem o co chodzi, ale wiem od czego to się zaczęło. A ojca podobałem czyli... od innych. Nie wiem dlaczego inni zaczęli mówić tutaj do pana ojciec. No, Jesus, czemu tak do ciebie nazywają? W sumie sam nie wiem. Może od imienia. Się... Może od imienia.
Nie, no, a możliwe, ale to zaczęło się od tego, że w sumie już nie pamiętam jak się nazywa, ale no, tam mówiła, że jest w ciąży i w ogóle. No. No i tutaj przyszła razem z wami wszystkimi i tam no i coś właśnie o tym było i że jestem ojcem pięcioraczków i później, że jestem waszym ojcem, ja nie wiem o co chodzi. Ja pierdolę. Ja nie wiem jak. Dobra, to się tato, stało. Koniec pierdolenia, 2 steki poprosimy. No jo, a coś do picia? Do picia? Nie, w sumie nie. Chyba, że no Alex coś. A tonik bym wypił. No toniku nie mamy akurat. A, no to kole. Albo dobra, to mam jeden swój, to mogę. Znaczy mam w sobie 3 swoje, to mogę dać. A to wyjęty jak. Widzisz to... jaki on jest miły? No. Widzisz? Jest kochany. Jak ojciec. Jak ojciec. Ojcze, nakarm nas. O Jezu. Jak tam interes się kręci dzisiaj? No tak jak widzisz, no tak naprawdę to nic się nie dzieje. Ale no to u nas podobnie totalnie, u nas na Bahamie. No. Ty odbity jesteś czy nie? Już tak. Ja, ale a gdzie w ogóle pracujecie? Na Bahamie. Bahama. A, no jo. A, no jo. Jak tam zawsze przejeżdżam, to jest duży ruch akurat. Nie, no dzisiaj aczkolwiek tak, kurwa, średnio. Miałem jedną osobę, która się napierdaliła. Później przyjechało 2 marszali pytać się o jakichś klaunów. Czy ich nie widzieliśmy, bo się kręcili, coś tam robili. A tak poza tym, to jeszcze 3 kolejne osoby były i w sumie tyle. Przez prawie godzinę. Nie wiem, z sześć osób się przewinęło. Więc no, nie jest fajnie. Dlatego wyszliśmy z roboty i zrobimy coś innego, żeby zająć głowę. Ja też chciałem tak chwilę sobie jeszcze posiedzieć i wyjść. Bo jak się nic nie dzieje, to co mam robić tutaj, nie? No tak. Ja, ten Toni. Proszę. O, dzięki wielkie. No, pyszne jak zawsze. No ja. Bo zrobiony z miłością. No ja. Dzień dobry pięknej pani. O. Oho. Halo. Dzień dobry pięknej pani. Dzień dobry. A, to tylko ty, Leti. Cześć, Leti, co tam u ciebie? Aha. No, przy swoim zdaniu. Nie zmieniaj go. Ten, co robicie? Bo wyszłam. Dobra, z i te ciapki i patrzę, że nikogo nie ma. No co to 80 będzie, nie? Szczerli mi się bujam. Chcesz, że z nami się buduje. Nie mam gotowy, kwarto bym musiał zapłacić. No? No ja, dobra, to nie ma problemu. Jesteśmy twoim autem, to powiesz pierwsze primo. Drugie primo, obecnie jesteśmy na Sandy Barze, więc podjedziemy po ciebie. No ja, dobra. Przeszło. I mały. Dzięki. To co tam miałczysz? Wyjedziesz steka. Tak, jemy steka. Chcesz steka na wynos? Pytka czy sra w lesie? Tak, tak, kiedyś pytałem byka na przykład, czy sra w lesie, powiedział, że nie, tylko na pastwisku. To tak, męsko to podstawa. No, to kupię ci steaka. Super. O, Jezus już robi, już smaży steaka. On się nie pierdoli w tańcu. Usłyszy steak, robi steaka, proste, że tak. No dobra, to... Jakiego dobrego? No, kurwa, z miłością. Miłością nie. Jezus zawsze robi z miłością. Kogo, ale od was, znając Czerniego ufania, chodzenia nago,
wszystkim. Ale my robiliśmy, ale my robiliśmy jedzenie z miłością w Casa de Sabor. Tutaj Jesus robi jedzenie. I pewnie inaczej dopieszcza jedzenie jak my. Wiesz co, ja ryzykować bym nie chciała. Ja chcę jedzenie. Oj, Jesus, długa historia, opowiem ci za chwilę. Dobrze, Leti, to biorę jedzonko na wynos dla ciebie i za chwilę będziemy u ciebie. No, to oczekuj. Opatki. Ech, te baby. Same problemy. Dobra, to Charlie, podjedziemy pod twoje auto chyba, co? No, będziemy musieli podjechać tam pod dom Abi, bo mam go zaparkowanego. W sumie nawet nie widziałem, gdzie mieszka. Fantastycznie, będę mógł ją stalkować. Co? Kto to powiedział? Co? Co? Nic nie powiedziałem. Jesteś podglądaczem? Tak. A myślisz, że po co mi lornetka? Nie wiem, że oglądasz jakieś ptaki i albo inne. Tak, jadaty. Tak, oczywiście. Dobra, no. To trzymaj. Dzięki. Kartę zapłacę. No jo. No jo. Uwielbiał go. No jo. Jezus, piękny kapelusz. Piękny. No jo. Też. No jo, przeszło. Dobra. To się trzymaj, uważaj na siebie. Trzymaj się blatu. No jo, no trzeba będzie chyba. A my uciekamy. No jo. Charlie, hej, wake up. Uciekamy. Tak. Na no razie. Jo. Do widzenia, ojcze. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Nie zapominasz. Słuchaj, ojca, ojca, pocałuj w ojca. co, chyba poprowadzisz, co? Poprowadzić? No. Nie ma problemu. Ojca, nie zgadniesz, kto się do mnie zaczął odzywać znowu. Kto? Pani Melisa. Co? No, powstała z grobu. Jakby nigdy nic. Pieska mi zaczęła wysyłać takiego, rozumiesz to? Ka? No. Gdzie ja tam nigdy nic do niej nie miałem? Nawet szedł. Dzień dobry, cześć. Cześć, Kisiel. Miatka. To miatka. Jaka miatka? Co? Co ty gorzasz, Kisiel? No auto. A nic, nic jest? Jakoś tak. Auto zajebiste, kurwa, zajebiste to jest. Kisiel, kiedy cię widzę na RP? Tęsknię za swoją siostrą. Tęsknię za swoją siostrą, nawet nie pamiętam jej imienia już. Kurwa, faktycznie nie pamiętam imienia, jakie sobie dałaś na postaci. Mari? Amari chyba, nie? Amari. A nie, Amari to... Mazda MX, a no. Nie, Amari to... Czekaj, Amari. Kto to była Amari, kurwa? Amari to nie była twoja tamta postać? Chyba tak, czekaj. Nie pamiętam imienia swojej siostry i co, kurwa. Fantastyczny jestem, kurwa. Liz, nie. A, ja nawet mam numer do Melisy. Masz numer do Melisy? Skąd masz numer do Melisy? No, wtedy co pisałem, żebym zwalniał. A, to z kitu, było to, no. Było to. Było coś takiego. Ja pamiętam jak ona przyszła na bar i ona coś tam, że w ogóle tam skruchę, coś tam
być może udawała, ale że z Abi rozmawiała, że chciałaby z tym Aleksem porozmawiać, go chyba tam przeprosić nawet było, coś takiego. A ja tam, wiesz, kurwa, obok nich stoję, tak słucham, kurwa, tego, nie? A Abi mówi, że ten, no, Aleksa nie ma, no, nie ma Aleksa. A ja, kurwa, obok siedzę, nie? To chyba ja, no tak, bo na A było. No, mogłabyś bić. Byśmy się pokręcili razem. I co? Bo spędzali trochę czasu. Taka jesteś właśnie, taka właśnie jesteś. Taka, właśnie taka. Tup, tup, tup po śniegu. Pop, pop na sankach. Ulepimy dziś bałwana. No chodź zrobimy to. Tak dawno nie widziałam cię. Nie chowaj się. Coś tam dalej leciało. Kiedyś bawiliśmy się razem. A teraz nie. Teraz nie. Dlaczego tak jest? Jest czy wiesz? Ulepimy dziś bałwana. A może zrobimy coś innego? No to cześć. Dobra, ty tym autem jedziesz gdzieś, czy je schować? Nie, no wezmę je, wezmę je. Dobra. O, nawet Ailo się trafiła. Też żeś trafiła na śpiewanie. Ja pierdolę. Kurwa, tylko to auto się tak rozpierdala. Jedno małe uderzenie, nawet desynk, kurwa, i to wygląda jak gówno. Ogólnie fajne auto, fajnie się je prowadzi. Siupidubi, siubidubi. No co? Czemu mnie tam nie ma, ja się pytam. Właśnie, kurwa, musimy śpiewać. No, w sumie, czy możemy po polsku śpiewać tą piosenkę? W sumie ona jest po angielsku oryginalnie. To była przetłumaczona, więc w sumie... Czemu nie? Ech, chujne, najwyżej pana wyłapiemy, kurwa. Znaczy, no, ja po angielsku nie potrafię... Po angielsku bym nie zaśpiewał tej piosenki. Shubi dubi, shubi dubi dubi. Też z prezentu też kradną, nie polecam. Gdzie jest twoja piękna pani? Aha. Oczywiście, że cię lubimy, kurwa. Ja cię, Ailo, i OC, i C cię lubię. OC cię lubiłem, a i C cię polubiłem. Nie wiem, dzwonię do wariatki. Znaczy, no tak. Eo? Gdzie jesteś, wariatka? Teraz podjeżdżam rowerem, bo byłam na ciuszkach. No tak, no, typowa baba, no tak. Typowa baba. Typowa baba. Ej. Za ej to kiedyś karano. Co? Tak. Jakoś tego nie powiem. Ja cię mogę ukarać. Dobra, nieważne. Nieprzyjemnie. Okay. Ja nie chcę mieć potrąconej pensji. Ale co? A co ma pensja do tego? Wyjebałam się. O, wyjebała się. Kurwa, szkoda, że tego nie widziałem. Dawaj, to tylko w laciuszkach była. To gdzieś tutaj leży pewnie. Laciuszka? Nie, już pędzę. Nie, a po drodze. Kurwa, mogłaś jeszcze poleżeć, co byśmy zdjęcie zrobili i pośmiali się. Później bym ci pomógł. Mówię, ojej, kurwa, jak... A, już podjechałaś pod Bahamę. No nie, zła jesteś. O, no to nie jestem szybka. Dara. Jesteś szybka? Aha. A czym ona jeździ? Rowerem. Jak mieliśmy kawałek. No kurwa, dlaczego mi to robisz dzisiaj? Kierowca bombowca. Suko, bądź pokorna. Kurwa, bądź pokorna. Ja nie wiem, czy ten, jak mi wczoraj nie zajebali Reinharda, czy mi ten z chipem coś nie zrobili, bo strasznie dziwne dzisiaj się jeździ. Wow. Cześć. O, pani Mikołajowa. Witam, witam. Czemu pani Mikołajowa? Cześć.
Czyś. Ej, ładnie wyglądasz. Myślałem, że ten staruch nie wyjdzie, się nie przywita. Nie, to jest kaleka. Ucisnę ci dłoń, żeby nie poczuł się zazdrosny, że cię przytulam. A to ci przytulaj sobie. Cześć. No to co? Niec Boże święty. Takie coś zazdrosny co? Nie będę. Za jakiś czas robić, więc pojedziemy na ten, żebyś zrobił mi kolejne fotki. Ja pierdolę. Kolejne fotki dzisiaj. Szybkie, bo, a ostatnich jeszcze nie przerobiłeś w sumie, no. A, z tym, z pola. No. My ogółem jedziemy na strzelnicę, tak, i tam sobie zjesz steaka. Tak, tylko że ja nie mam licencji. Chciałem złożyć papiery, ja wszystko, tylko zapomniałam swojego maila. I... Wyszło. Ja nawet nie zakładałem. Ja wysłałem, jakiś wymyślony, podszedłem do nich, no bo się tam pomyliłem z mailem i czy już mam tam załatwione. No, mam pan załatwione. A, no i dzięki, halo. To, to czemu wy mi od razu takich rzeczy nie mówicie, no? A pytałaś? No właśnie, women. Women. Women time. Czy coś? Proszę mnie nie denerwować lepiej. Czemu? W sumie chciałbym cię zobaczyć. Nie wiem, bilet ulgowy, nie wiem, coś? Jakiś powód? A, dzień kobiet, czy co? Po prostu. Nie no, dzień zwierząt, nie kobiet. No w sumie to jest taka małpa, no to fakt. Grabić. Tak, robimy sobie, ojej. Ojej. Ojoj. Ojoj. Zawiało grozą. Matko Boska. Byście się kurwa nie zdziwili. Ty też masz gęsią skórkę? Tak, mam, no. Mi... O. Leti, wiesz co ci powiem? No, co mi powiesz? No. Jedz i bądź cicho. I nie. Aha! Jeszcze mam być cicho. I coś ci jeszcze wysłała? Czy tylko zdjęcie pieska? Tak, ale już, czekaj, nie chciałem się patrzeć. O, lisku. Idzie lisek koło drogi. Pisałem, że Laki tęskni. No i pisałem jej, że nie dziwię się, skoro został zabrany. Ona, nie tyle co zabrany, co zwyczajnie zostawiłeś mnie w najcięższej dla mnie chwili. Nie zostawię przecież pieska pod opieką kogoś, kto przy pierwszej lepszej okazji ucieka. Nie chcesz go zobaczyć? I znowu zdjęcie psa. Ej, no, jakby w sumie jakby, kurwa, to jest też twój pies, więc jakby warto chyba się spotkać, żeby zobaczyć pieska. Żeby psa zobaczyć, tak, czy zobaczyć ją. Ale nie musisz sam tam jechać przecież. Ja chętnie się z nią poznam w końcu. To będzie, tak, to ja cię wypierdoliłem z ba. Rozumiem, że ona napisała mi, czekaj. Znaczy, ja mówię, ja tam do niej nic nie mam, bo mi nic nie... Okej, okay, wkurwiła mnie wtedy i to ostro mnie wkurwiła. Tamtego napisała dnia. Mi, że to ja uciekłem, a to ona kiedy wypierdoliła gdzieś, jesteś? Nie wiem, nawet nie znaczy, wiem, gdzie Alex, to za granicę. Czy jakby to cały czas mówiłem, że on jest z Teksasu. Pod, nie wiem, pod tekstem, że lisek. Usunęła ciążę i nawet nie wiem, czy ona w ogóle była w tej ciąży. Rozumiesz to? Jest tak pojebana, nie wiem, historia. Okej, okay. No. No to no, trochę dziwne, no. Fakt. No ale wiesz, no jakby co pies jest winny, nie? Przykładowo. No, pies tutaj jest jedyną, nie wiem, taką poboczną, poszkodowaną osobą, która nic, w niczym nie, nie zawiniła. No.
No, zwierzęta też mają swoje uczucia. Oj, tak. Prawda, Leti? Ono cię stąd nie słyszę. To może lepiej. To w szeryfach było zostać. W LSPD też będziesz kowbojem? Nie, nie. Nie no, w LSPD na poruczniku będę tym. Na poruczniku będę Jackiem grać. A Jack był... miał korzenie włoskie, nie? No to możesz skakiwać. Mhm. Miał korzenie włoskie, ale jakby nic więcej. W sumie nie wiem jak kapitan, którego będę miał. Ale on tam rzadko się będzie pojawiać. Kurwa, no... Nie jest tak chujowo jak kiedyś, ale nadal nie jest dobrze. Nie, on nie jest tragiczny. Chyba zostać. Szczerze, Lisek, przepraszam. Szczerze, Lisek. Od czasów Realma, tak jak przed Realmem uwielbiałem mundury szeryfowskie, w ogóle kolory szeryfowskie, tak szczerze mi się od Realma tak odjebało, kurwa. Uuu! O kurwa, ty. Panie Aleksie, szalejemy. Ulala, mamma mia. Tak obecnie, chuj. Mi się spodobało mundury policyjne. Wręcz kurwa uwielbiam je, kocham. No zobacz kurwa. Co? Nie wiem. Więc... Dobra, to już chujnia wyszła, bo chyba trzy... Się podnieciłeś. Nie, trzy ominąłem, kurwa. Okay. Wiesz? Nie trafiłem trzech. Więc... Więc ja tam serduszkiem teraz do LSPD. Kurwa. Kurwa, trzy ominąłem i 35 punktów. Proszę bardzo. Ładnie, ładnie. Zbrzydły. No, te szeryfowskie mi zbrzydły. A policyjne mi w chuj się spodobały, nie? Chuj. W sumie czarne zawsze były piękne, ale nawet te kurwa granatowe mi się bardzo spodobały. Patrz, jaka zapatrzona w telefon, widzisz to? Być może na moje zdjęcie patrzę. Boże, chuj cię zapomina. Ruszyła się. Lekki nie denerwuje. Miałczy. Miałczy, no. Już zobacz. Patrzę. Już widzisz? Jak się kończy dawanie praw kobietom. Co? No. Co ty tam mraczysz? Co podsłuchasz gumowe ucha? Właśnie, no. Tutaj... Jak cię obgadujemy, to słuchaj, jak już się obywatele tego świata rozmawiają. No. Ej, teraz pytanie, nie? No i znowu, ej, ja nie jestem ej, a ty? Nie. Ja nie wiem, o co jej chodzi. W ogóle ej, ej. Istoto ludzka. Jakie pytanie chcesz zadać? Istoto ludzka. Przyjął pozycję obronną. Przyjął mnie pozycję teraz, bardziej otwartą. Teraz pozycja foch. Otwórz się na to, co chce do nas przesłać. Otwórz się na Boga. Uuu. Siło nieczysta.
Rozmawiasz z nami czy z telefonem? Ładuje się. Ej, chyba korzysta ze swojego prawa milczenia. Czy to jest angielskie wyjście? To jest angielskie wyjście. Kurwa, zjebałem. Gdzie idziesz? Nie wiem, będę chciałem dzwonić po wszystkich i się pytać, co on tam zaznaczyć. Co? No, że miałam dzwonić po ludziach i się zapytać, co mam tam zaznaczyć. Jakby nie wiem, ja 6 razy wypełniałem ten formularz. Który formularz? O licencję na broń pewnie. Ale że... Nie, to jest pytania, o niekaralności. No to o niekaralność jedziesz do tych, do marszali chyba. Nie jedziesz, musisz przez stronę wysłać. A, okej. I co mam zaznaczyć, w jakim celu? Ale co w jakim celu? W celu licencji CP? A jakie tam... tak, no. Okej. Znaczy tam masz, jakby przy tych wszystkich masz tam do czego, co należy. I co jest czym? Ej. Wiesz co, żebym ja rozumiała, co to jest DMV, CCP ogólny. No, SAFD, wiem, chyba. SAMS. No, SAMS to są medycy, SAF to są strażacy. To wiem. No to co mówisz, że no. Wiesz, jak nie wiesz? Cześć, przed chwilą mówię, że nie wiesz. To wiem i zaczęłam. Nie. Cześć, herbaciany. No, to na licencję. No dobra. Siekie. Wyjdź z niej, zły demonie, wyjdź z niej, zły demonie, wyjdź z niej. Wiesz co? A wam dzisiaj gorzej, tak? O, takiego wała jak w polu. Puf. Tak, dokładnie tak. Dobra, ja poproszę... Inny zestaw pytań. Jakieś słowa litewskie, czego dzisiaj lepiej mnie nauczy? Bo wczorajsze wszystkie prawie zapomniałem. No to jeśli cześć, to łabas. 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 Łabas Charlie. Łabas. Łabas. A łabas Bibis? Nie obrażasz, kurwa? Łabas Bibis? A? Coś było z kochaniem? Coś, tak? Nie. Nie. Z Bibis to cześć chuju. A, cześć chuju, tak. A, ta. No. No to jest jeden chuj, to. Miejla to jest kochanie. A powiedzieć, że kocham cię, kochanie, to miejla milutowi. A, no powiedziałeś, że być może kiedyś zasłużę. No w sumie tak. Ta, no, no. ten. O, Charlie, ty słyszałeś, jaki jest indyk? Nie. Kałakutas. Okej. Okej. Dobrze, gdzieś na pewno mi się to kiedyś przyda. Tak. Napisz do tej Melisy. Kałakutas. jak sobie to odchodzi, to napisz. No indyk. Nie, napisałem ten. Napisałem, gdzie są. Najwyżej podejdziecie ze mną, bo tam tego raczej nie przetrawię. Spoko. Ja tam do niej spokojnie powiem cześć. Mi znaczy, już... no wiesz, z rękoma też nie będę do niej startować od razu. No, mi tam ej, już na przykład przeszło. No mi też przeszło, tylko wiesz, taka jeszcze mała uraza do tej osoby została. Ale nawet miło, że napisała. Dzięki, że mnie olewacie.
No kurwa, słucham cię. Nie dałeś czasu na odpowiedź. Melissa to jest moja była partnerka. Aaa, to przyjebana. Przepraszam, Charlie. Wybacz. Nieprzyjebana, po prostu specyficzna. Aha, teraz tak to się nazywa. Znaczy, ja jej na przykład nie poznałem, więc ja nie będę nic złego o niej mówić. Jedynie mnie też nie. Mogę? Coś? Będziesz mi tak przerywać? Jej czasami muszę. No to proszę. No proszę. No proszę, mów. No. Nie, no, przepraszam. Słucham. Nie was wszystkich. Mówię, że raz mnie wkurwiła, kiedy ją zwalniałem. Mnie była pierwszą osobą, którą zwolniłem. Pamię. Bo zachowywała się kutasiarsko. Jak na kobieta. Co to znaczy zachowywała się kutasiarsko jak na kobieta? Bardzo niemiło mówiła o twojej przyszłej niedoszłej. Co jeszcze? Oki? Przyszłej niedoszłej? Fabi. A. O. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry. Tego, czy... Co? To ja zaśmiewam? Dobra, przemieszczamy się, czy tutaj stoimy na dole? No jak chcesz, gdzie jedziemy? No ona chce te zdjęcia, no to może... No właśnie, masz jakiś w ogóle plan, ale już upatrzone coś masz, czy będziemy się kręcić jak gówno w przeręblu? Przeręblu? Mam plan. Ja tutaj spodnie, czerwony ten, czerwona bluzeczka, czerwone paznokcie i roller coastera. Dobra, inny plan. A masz lepszy? Jezu, się wystraszyłem tego strzału. Czy mam lepszy plan? Mało u nas jest dzisiaj, więc raczej nic takiego nie zrobimy szalonego, chyba że się postaramy. Najwyżej można kogoś zwerbować nowego. To tak trochę dziwnie brzmi, jak ty mówisz, można kogoś nowego zwerbować. Czemu dziwnie to brzmi? To co, Charlie, włączamy detektor lasek? Uruchom swoją aplikację gorące mamuśki w twojej okolicy. No dobra. Dobra, na którą dzisiaj wypadnie? Na tą Benz. Nie no, takiej listy akurat nie mam. Gdzie są wszyscy ludzie? Dawaj na kasę. Na kasę? No, esmy powkurwiamy. Myślisz, że jest esmy? Wiesz co? Dopiero co polajkowało moje zdjęcie, więc raczej tak. A, okej. To było zaraz po tym, jak zapaliła się ten lampka. Na mapach. No chyba, że otwieramy znowu Bahamy i liczymy na to, że nie, komuś się zachce przyjechać. Nie, wyjebane kurwa. Szczerze wyjebane mam dzisiaj. Chodziły do SP. Przyjechaliśmy cię w kurwi. I ogólnie to nie miłe. L-U czy O-L-O? Dzień dobry, witam. Hola. Cześć. Jeszcze raz jak? C, Luis. Nikogo nie ma w środku.
zrobić. Już biegnę. Charlie? Chcesz coś zjeść? Ja. Nie. No ja sobie zjem. Słucham, co będzie? Czyli konkarne. Dwa razy. Mój będzie do picia. Chcesz coś do picia? Mogę zaproponować zestaw tygodnia. Chcesz zestaw tygodnia? Mhm. To tak, poproszę. Zgadnij, co chcemy do picia. Zapraszam do stolika. Witam. O, dzień dobry, Esma, dzień dobry. Hola, mamacita. Aleks, co mam do pogadania? A mogę w roli jego adwokata? Przyjechałem cię powkurwiać. Cieszysz się? Zobaczymy, kto kogo. Chodź. Aleks, pamiętaj, że mówisz przez moje usta. Ja się boję, że mogę nie wrócić stamtąd. Słusznie. Pójdę z tobą, spokojnie. Chodź, nie bój się. Przejdziemy przez to razem. Ej, a ja mogę to przynajmniej sobie pooglądać? Nie, ty popilnuj jedzenia. A ja idę. Ja już panu dałam lemoniadę, jak chcesz. O, dzięki. No. Proszę. Czekaj. Nie bój się, jestem przy tobie. Witam. Dzień dobry. Witam piękną panią. Witam. Boję się, że jest to sprawa między mną a Aleksem. I żaden adwokata nie ochroniesz, mu raczej nie będzie potrzebny. Wsparcie duchowe jak najbardziej jest mu potrzebne w tych ciężkich czasach. Myślę, że nawet wsparcie tutaj nie pomoże. Wiesz, że gdybym cię mogła przeprosić. Charlie, chyba masz wypierdalać. Oddelegowuję się. Smacznego. No. Dobra, Aleks, słuchaj mnie uważnie, bo to zaczyna mnie bardzo denerwować. To nie może być tak, że tu trwa 3 dni, a ty z uporem maniaka dalej swoje. Ale ja ci mówiłem, że ja się nie poddaję. Ty mi nie wierzyłaś. Boję, co? Powiedziałem ci coś. Ze mną nie wygrasz. I uwierz mi, jest to ostatnie miłe zaproszenie i stwierdzenie, że masz to zabrać i koniec. I rozchodzimy się. Koniec, kropka. Na moje Esme, idziemy dalej. Jedyne co możemy, to w drodze pokoju z jednej i z drugiej strony, tak zwany czeski remis. Czeski remis? Czyli ja po prostu wygrywam, ale mówimy, że jest remis. Aleks, bardzo cię proszę, porwawor, nie rozśmieszaj mnie w tym momencie. No, słuchaj, no, w żadnym wypadku nie chcę cię upokorzyć przegraną. Nie, upokorzyć, Aleks. Upokorzony możesz być ty, gdy zwiążę cię, nie? Pojadę z tobą. Jakiś, nie wiem, Sandy może być. Wrzucę cię na tory i będę czekała, aż pojedzie pociąg. I jedynym ratunkiem dla ciebie będzie to, że uznasz moją wygraną. I będę z przyjemnością na to patrzeć, uwierz mi. A to tak bardzo ciekawy koncept w ogóle wymyśliłaś. Jakby bardzo mi się to podoba. Jestem z Teksasu i my często tak robiliśmy w Teksasie, więc jakby tak. Mi się myśliłam to podoba. Myślałam się, że to zdecydowanie są twoje klimaty. Jednak wydaje mi się, że ty wolisz być po drugiej stronie jednak w tej historii, w tym scenariuszu i ogólnie w tym życiu tak nie będzie. Esme, trzeba w tym życiu wszystkiego spróbować, wiesz? Naprawdę? Nawet spróbowanie kończenia pod kołami pociągu? Myślę, że można z innymi ciekawymi rzeczami skończyć, ale no niekoniecznie jest to pociąg. No cóż, jak już mówiłem, no albo remis, albo wojna trwa dalej. W sumie nawet nie wiem, jakbym miał wyglądać teraz remis. Ja się już pogubiłem. Aleks, ja ci nie odpuszczę. To
To jest ten moment, kiedy naprawdę dla własnego dobra uznajesz moją rację? Bierzesz $1000 i cieszysz się przepyszną kazadią. Ewentualnie czasami. Co mówiłeś? Esme, ja jestem akurat bardzo poważny, jeśli chodzi o sprawy pieniędzy. Ja też jestem bardzo poważna o wszelakie sprawy, nie tylko pieniędzy. A kiedy mówię ci, że ze mną nie wygrasz, to naprawdę ze mną nie wygrasz, Alex. Kyle. No i aż kusisz, żeby jednak spróbować tych torów. W takim razie mam nadzieję, że testament jest spisany. No w sumie dzisiaj właśnie odebrałem dom, więc w sumie no, będę musiał spisać na kogoś. Akurat może ktoś się ucieszy, jeśli postanowisz gdzieś tam jednak nie odpuścić i przejść w to z uporem maniaka. No kusisz, żeby jednak brnąć w to dalej. Zastanów się, Alex, bo z tego nie będzie odwrotu. Uwierz mi, nie chcesz zobaczyć mnie zdenerwowanej, bo bardzo szybko denerwuję się, kiedy ktoś nie uznaje mojej racji. No niestety, Esme, vice versa. Jeśli chodzi o pieniądze, jestem w chuj uparty. I się nie poddaję. Czyli taka jest twoja odpowiedź? Nie poddajesz się? Taka jest moja odpowiedź. Wiem, Alex. W takim razie wchodzimy teraz na stronę wojenną. To ma rację. Akurat z tymi torami to była jedna z 10 pomysłów na ciebie. No, pewnie nie w długim czasie się przekonasz. Czekam z wypiekami na twarzy. Moje bien. Trzymuję cię. Smacznego. Dziękuję bardzo. Dobrze wyglądasz ci w tym stroju. Dzięki. Inaczej niż zwykle. No, tak luźno, fajnie. Żyje. Cześć. Co się działo? Weszliśmy na strefę wojenną. Tak, to bym nie kupił tego nawet, człowieku. Co ty pierdolisz? No nie pierdol, nie poddałem się. Ja mam trzy i trzy z tego. Strap tego i schód mam dwa. Prędzej trapa bym kupił niż to gówno. Stary, z tym każdy już chodzi. No wiem, ale ja to jeszcze miałem. Mam jedne ze starej kolekcji. Że ja? Z tego. To ja kiedyś też miałem. Jakby, jeszcze nie było tak ten, ale... Co mam kupić? Ja to miałem znać. Kurwa, no nie wiem, no przedstawiasz mi jakąś kobietę. O mierda, no co? Co tam? No więc słucham. Się pytam gdzieś. No, ale co? No co się działo? Czemu droga wojenna? No słuchaj, nie chcę przyjąć pieniędzy za tequilę ode mnie. Już tydzień walczymy, już doszliśmy do $1000. I ona mi wysyła, ja jej wysyłam, ona mi daje, ja jej daję i tak, no. Ja jestem kurwa uparty i ja się nie poddam. Tak, bo ty masz jakiś otwarty rachunek tutaj za tequilę? Nie mam Chodzi o to, że... Wiedziała, że jest to na koszt firmy. Ja jej wpłaciłem 100 dolców. Ona mi oddała te 100 dolców. No. Później pomyliła się i zażądała 100 dolców, więc wysłałem jeszcze jedną stówkę. No. I wyszło już $200. I tak się odbijaliśmy. Później $300 jej wysłałem, że wiesz, ze 100 więcej. Okay. I tak wzrosło aż do 1000. I powiedziała, że mam się poddać. Mam przyjąć te $1000, bo inaczej ze mną porozmawia. I że wejdziemy na drogę wojenną. Żeby jej była racja bytu. A to jestem, była taka tajemnica, rozmowa, kurwa, przy której mnie nie mogło być? No, wiesz.
Kurwa, chyba, ale że przy zamkniętych drzwiach ma bardzo coś ciekawe pomysły. Się stwierdziła, że ten, że mnie zwiąże. To już mi się podobało. Że wywiezie mnie na tory i będzie czekać aż po ciebie. Będzie chciał przejechać. Kurwa, moje klimaty. Wyobrażałem to związanie liną. Nie wymyśliłem takiego zakończenia tego. Zakończenie jak w każdym westernie. Dobra. Kasa zaliczona, co dalej? No nie wiem, właśnie. A, no i nie chciała się zgodzić na czeski remis. Czeski remis, nie? Czyli ja wygrywam, ale uznajemy, że jest remis. Czekaj, to teraz pieniądze są po czyjej stronie? Obecnie przy jej. Czyli ona ma te $1000, tak? Tak. I ona będzie chciała mnie zmusić, żebym je przyjął i więcej jej nie oddawał. Wiesz, ja mogę przyjąć te pieniądze i uznać je kogoś zwycięzcą i wtedy, wiesz, obie strony będą pogodzone i będą szczęśliwe, że nie mają tych pieniędzy, ja będę szczęśliwy, że mam te pieniądze. Tu już nawet nie chodzi o pieniądze, tu już chodzi o to, że chcę jej pokazać, że nie zawsze wygrywa i że nie będzie zawsze wygrywać. Być może... Kurwa, domu i honorem chcesz unieść. Tak, jak najbardziej. Coś mi tam jeszcze pozostało. Po czym? Po ostatniej aferze tutaj. Twarzą w twarz. Nieźle. Ale była bardzo poważna, jak to mówiła. No cóż, lubi zawsze wygrywać. Ale to dobrze, zaczęło ją już to męczyć, że nie daje za wygraną. To znaczy, że zaczyna się irytować. A to znaczy, że może popełnić błąd. Albo faktycznie mnie wywiezie. Mam jej w tym pomóc? Co? Ej! Masz być po mojej stronie, nie jej. Chciałem być po twojej stronie, to mi kazałeś wypierdalać. Powiedziałem, że to... Nie powiedziałem, że ty masz wypierdalać, tylko że... To, że Esme raczej sugeruje, żebyś wypierdalał. Ale mogłeś stać po mojej stronie i twierdzić, że masz tutaj stać i być tu. No, to przyznałeś rację. Jaki honor, kurwa, masz. Rzekłem się ciebie, przepraszam. Wybacz. Rzekłeś się mnie. Ale spokojnie, jeszcze dwa razy ci zostały. Bo ktoś kiedyś 3 razy się wyrzekł. 3? Jezusa tam jest w kasie obecnie. Co? Jezusa tam w kasie jest obecnie. Dobra, co robimy? Nie wiem, pani z telefonem się spytajmy. Trzeba podejrzeć, co robi. Jak zwykle. Załóża w swoim świecie. Jak idzie?
Tak? Wiem, że z kochankiem jakimś piszesz. Takie nudy. Masakra. Masakra. Charlie, o co ci chodzi z tym masakrem? Co? Ej! No temat no grania. Ej, widzisz? Znowu ej, no? No. Ciągle pewnie tylko ej. Może... A? No, mów. Nie łąkaj się. Tak, że powiedziawszy, nie? O... Jak... To ty siedziałeś w miejscu. Co? Nie zrozumiałem. Też nie. Jesteście za słabi, żeby mnie zrobić. Co tam, dobrzy ludzie? Witam, cześć. Dzień dobry, czy cześć. Witam. Jesteśmy za słabi, żeby ją zrozumieć. Musimy jeszcze podekspić. Czekaj, tłumacz może włączę na kobiece. O, to jest bardzo dobry pomysł. No to co? Tequila. Teraz możesz mówić. Co ja mówię? No, nie wiem, bo nie zrozumieliśmy. Jakbyśmy zrozumieli, to by było łatwiej. Że... Ja się nie... Bo nieraz mi obsługiwałam, a Charlie siedział w telefonie i grał. Miał wszystkich w dupie. Aha. No taki jesteś, Charlie, no? Widzisz, translator włączył mi od razu kobiety. Kurwa, moja wina. Od razu łatwiej. Widziałem, że to jest moja wina. Widziałem tylko, żebyś do mnie się nie czepiał. Pijcie tequilę. Bo co? Chyba, że idziemy się dziarać. Ja muszę do kanciapki. Do czego? Do kanciapki. Jakiej kanciapy? No na magazyn, no. Ty już uciekasz? Co? No. Aha. Okej. Okay. Ej, tu... Pijecie tą tequilę, czy mam sama ją wyżłopać? Żłop. Tequila. Tequila. Jesus Christ. No dobra, to cię odwieziemy. Moment, został to na moment, mamy czas. Chodź, mam butel. Zadowolony, mogę jechać. Mhm. Ola? Chyba dostanie w pierdol. Charlie, odpowiedz mi jedną rzecz. No co? Dlaczego ty cały czas wozisz trumnę na brachu? Bo jest fajna. Trumna na dachu jest fajna. Dobra, gdzie ty chcesz jechać? No, uciekaj. Do Bahama. No tak, dlatego właśnie pytam, gdzie. Do Bahama.
Pasuje robota. Ale czemu dajesz mu na zimnym? Jak na zimnym? On jest cały czas nagrzany, rozgrzany. Napalony. Napalony. Ej, samochód na kogo jest napalony? Na mnie. A, widzisz? To ja nawet twojej tej byłej nie poznam. Wow. No już jej chyba znowu nie ma. Bo nie odpisała mi na to, wow. gdzie są. Ej, tak mi przykro, no. że aż wcale. Es como es. Es como es. It's what it is. Pum, 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 pum. A my co ze sobą robimy? No ja mam 20 minut jeszcze i wtedy dopiero pewnie po godzinie bym był. Czemu tak? Mam pewne spotkanie. Okej. Okay. Szkoda, myślałem, że spotkamy Melisę. Nie wiem, czy to jakiś gość nie przypierdolił moją bandanę. Patrzyłem. Teraz noszę przy dupie. Teraz patrzyłem, że tak się poglądał na ciebie. Nie wiem, czy na bandamę, ale coś chyba powiedział, że ktoś się chyba wpierdol dostanie. A co, jakieś czyjeś barwy? Nie wiem, nie znam się na tym. No my się też nie znam, ja tylko tak wiesz, pod kątem wizualnym, bo mi się podobało, to zrobiłem. Aż mi to zaciekawiło. Znaczy, no, najczęściej jakieś kolory bandam mają jakieś znaczenie. No ale białe jeszcze nie spotkałem. Chyba. Chyba, że to od liberalistów. A Audi nie mają? Nie. Oni tylko w tych swoich dupach jeżdżą. Nie wiem. Nie wiem, co może to znaczyć. Coś się stało w sztacie? Czy nikogo nie ma? Bendis. Oh yeah, Bendis. Bendis soul. Bendis soul. Chodź zagramy w tego stołowego. Billarda? No. To dawaj. O kurwa, witam. O! Czy jednak ktoś jest na warsztacie? Dzień dobry. Hej, hej, cześć. Hej. Nie będziemy przeszkadzać, że chyba, że potrzebna druga osoba do gry, to my ten z miłą chęcią zagramy. Możemy dołączyć. Kurwa, zgadłem, że nie mowa. Ja pierdolę. Ale to możemy zagrać razem. Nie, razem możemy. Nie chcemy wyganiać nikogo. Właśnie. B-
bo my to możemy dla towarzystwa nawet chujowo. Być. Bez kitu. No. To tak głupio trochę. Kurwa. Na niemowę żeśmy trafili. O, Maxim. Siema. Do góry, to. Naprawić ci? No, poprosiłbym. Kurwa, nawet Charlie chyba przyjechał do pracy. Czy ty cud? Siema. To wy wierzycie. No, Charlie do niedzieli, pracy. W sensie do jutra jestem na urlopie. Ale... Kurwa. Proszę mi pokazać ten twój... Kurwa, tą chorobę, zły stan, kurwa, fizyczny, psychiczny, czy jakiś inny, kurwa, w którym momencie? Popatrz na niego, kurwa, popatrz na niego. Kurwa, kuleje. Nie, no, popatrz. O, ja inaczej, gipsem, kurwa, na wózku jeździłem, to naprawiałem. Ale słuchaj, inaczej ci powiem, Melissa do niego napisała, rozumiesz, kurwa, on musi psychicznie odpocząć. Musi, kurwa, po prostu musi. Nie, no, ogólnie jest ten, no, ciężki ten tydzień, no, dlatego napisałem urlop. Czekaj, ma error. No nie graliśmy w bilarda. Mieliśmy w planie zagrać w bilarda, ale nie graliśmy w tego bilarda. Pierdolę. Nie chcę mi się żarać, no pan, nie chcę. Co ci chyba mignęło? Widyszki. Widyszki. To czekaj, już ci wypłacam. Bo nie mam przy sobie. Właśnie, mogę się przejechać? Czy z Sultanem? Ej, inaczej, zajebista ten, zajebiste, co zajebiste? Zajebiste wątki, jeśli chodzi o niemowy, bo jak są niemowy, to roleplay zwalnia, po prostu, z samej zasady tego, że wiesz, postaciom nie powie nic, nie ten, tylko wszystko napisze i ludzie faktycznie jak te czekają, aż napisze, kurwa, na tej kartce coś, nie? Dobra, to jest szatan, ciocia, jechałem z tym 146. Co ty myślałem, zdajesz? Nie to. Jakby przez to, że osoba pisze, żeby się skomunikować z kimś, no roleplay spowalnia się. To w sumie tak jak na NTA i tak dalej, żeby był pisany roleplay, nie? Niż jak nie było voice'a. Co to był u was? A wszystko chorosz. To jest fajne. To jest fajne. Arni drzwi nosi. Pardon. Macie kurwa jakiś ten tego drzwi? Też drzwi? Zobacz, ile drzwi stoi. Idę drzwi od Buffalo wykręcić. To jest fajne. Tutaj też taki chujowy ruch dzisiaj. No to dzisiaj to tak. Mało ludzi dzisiaj. Imprezę zrobili. Ty, kto mi podjęła blanty? Jaką imprezę? O ty, no, Travis! Tak, wiesz, popijowy mało. Ale zajebali nas. Przedam drzwi tanio. Z Buffalki, to? No. O kurwa, ja bym do Sultana potrzebował. Ile? Sztukę. A ile dajesz? A, kurwa, mam przy sobie $20. Może być. Kanister. Nie, no $20 to mi kanister. A to 20, nie 22? Czy 22 jednak? 22. Nie, go daj się podziel, no. W prezencie dostałam, za naprawę. Trzymaj. O, błyskotki jadą. Oj. Pojechały dalej. Boże, policja się pozabiła na służbie. A jednak nie. O kurwa, pościg. To 3 radiowozy. O kurwa, to takie drzwi. Spierdala, ja je kupiłem. Ja je chcę. Się wróciłem za siebie i zobaczyłem. Oddaj mi kurwa drzwi, zgasz światło. Poczekaj, montuję, nie widzisz? Ale w cipie cię mam, daj mi te drzwi.
I czemu my tych drzwi na warsztacie tak nie mamy? Bez sensu, zajebiste co? To trzeba umieć. Jak trzeba umieć? Co trzeba umieć? Wytłumacz mi, co no, wytłumacz mi, no. Co ty mi tryhardem robisz? Kurwa, ale mam drzwi dojebane. Kurwa, ci dmuchnę. Nie sprawdziłeś, czy są kuloodporne? Kurwa, weź to strzel. Ale schowaj się za nimi, bo się nie dowiemy, czy są kuloodporne. To nie, czekaj, stop. Czekaj, weź ten. Teraz strzelaj, tak jakbyś miała mu strzelić prosto w serce, nie? Kurwa. Dobra, kuloodporna. A szyba? A szyba też? A szyba? Weź strzel szybę. Szyba to Maxima już. Nie no. Strzel szybę, strzel szybę. Nie, no nie do mnie to. Dobra. Strzel w tą szybę, rzesz. Aha. No to daj. Dobra, ja mogę posłużyć za eksperyment. Dawaj, zastaw mnie. Dobra, zostaw go. Stań tak przed tą szybą. Kurwa, oni strzelają sobie na bydysie. Co jest, kurwa? No to chyba zastaw go najpierw. Nie, no nie róbcie tego. Dobra, nie. Ja się dziwię, że ona strzeliła jak ja za drzwiami. To są bendesowe drzwi na Kevlar mają. Nawet kurwa odliczania nie było. Co? Ta fura chyba jednak jest zainteresowana policją, wiesz? Cześć. Ja, Arci, pomożesz mi wziąć zderzek? Mrugnij dwa razy. Jak to? No bo przejechałem przez... Mruk. No przejechałem przez skrzyżowanie zgodnie z przepisami i bomby za mną od razu. Ja witam, widzisz? Zmieniłam kurwa w końcu... Na sensowną pracę zmieniłam się. No ty kurwa mnie nie poznajesz? Chamie, prostaku? Dobra, z nim z tymi drzwiami popierdalać wszędzie. Przejścia z operatora tak komórkowego na właśnie. Pokaż te drzwi. Piły, pokaż. Spierdalaj moje drzwi. Daj podtrzymać. Za stówę ci jest trzeba. Za stówę? Za stówę. Do bagażnika ze stowa się zapadł. Ten domek albo ścianę, mur taki? Wykręć więcej drzwi. To jest za stówę. Ja biorę. Z góra. Zbudujmy bunkier z drzwi. Daj stówę, to się dam drzwi. Trzymaj. Kurwa, no jestem. Dzięki za blanta w ogóle, ja się upierdoliłem. Pierdol ten akumulator, bo jest ze strzałka. A to rozumiecie jako pozwolenie, tak? Ale idę, daję na skup. Ten leń, dobra. Dobra, otwieraj maskę, akumulator nowy pakujesz. Proszę. Nie ma szybko, ty trzyma na spokojnie, powoli. Wszystko w porządku? Ty kupisz od niego te drzwi? Kupiłem. Za stówę. To jest ja kupiłem za $22. Jebał. Robiłem na tym biznesie 70 dobry, trzeba. No co ja za legendę widzę polskiej policji, Jason Murphy to. Jakiej policji? Dobre. Chce pan może drzwi kupić? Na radiowozu? Nie. Z Kevlarem. Nie, pierdolę ten Kevlar. Nieźle tu się dzieje, kurwa, nieźle. Co tak zamilkłeś? Walczę ze swoimi myślami o Melisie. Nie daje mi spokoju. Nie, no ja tam uważam, że powinniście się spotkać, rozmawiać. Powinniśmy, no ale kurwa, ona napisała SMS-y, ja jakby podpisałem po czasie, bo ona napisała
o 23.53, ja napisałem 14 minut po północy i w sumie tyle, i już nie odpisałem mi więcej, więc no, jest tak jest. No ale to znaczy, ciekawe czy, no ale to znaczy, że wróciła do miasta. Wróciła, ale czy na długo, czy na stałe, czy znowu gdzieś planuje wyjechać? Nie mam pojęcia. Daj 13. Wyben. No. No ale to zrobisz, no nic nie zrobisz. No się. Trzymaj się. Ja zasłaniam was. No lepszej zasłony nie ma. Dobra, będę na razie uciekać. Jak będę, to będę jest dawał ci znak, jeżeli chyba będziesz. Jak będziesz miał czas. Ten na klub? Z powrotem? No, jakbyś mógł. Git, to zostanę na klubie, jeszcze otworzę na chwilę, może ktoś się pojawi. Kileki. Kurwa, ale z tą niemową wyjebałem. Ale kurwa, no kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał? Widzę, że nie mowa. I po czym wyjmuję notatnik, kurwa, i piszę. Ty, ja to nie mowa? Kurwa, już mi głupio było. Znaczy, kurwa. Znaczy, mi słuchaj, było strzał, jako na ten, strzał w dziesiątkę był. Strzał w dziesiątkę był, no bo w końcu nie mowa, ale jakby... Ma się to przeczucie. Ma się to przeczucie. Nawet rozmawiać z kobietami nie muszę, już o nich wszystko wiem. Ach, jaki jestem zajebisty. Może ty powinieneś, nie wiem, jakiś poradnik, książkę napisać? Psychologiem zostać. Jak zrozumieć kobietę? Nie, tego się nie da, ale słuchaj, jakby jak spróbować zrozumieć kobietę? O, to lepszy tytuł. Widzisz, kurwa. Bo zrozumieć kobiety tylko się nie da. Tylko nie wiem, czy ci wystarczy drzew na świecie, żeby wypełnić słowa. Myślę, że nie. To będzie wielopokoleniowa książka, wiesz? Z dziada pradziada przekazywana? Tak, no kurwa, za krótko będę żyć, żeby to chociaż pierwszy tom skończyć, a kurwa jest ich pewnie nieskończenia wiele. O. Kobieta jest jak rzeka, nigdy nie wiesz dokąd popłynie. No i dwa razy lepiej w nią nie wchodzić. A z tym się nie zgadzam. Czemu? Bo tak jak z rzeką. Dlaczego do rzeki warto wchodzić drugi raz? Dlatego, że wiesz, jakie są prądy. Widzisz, kurwa, tego nie widziałeś. Kurwa, takiego określenia nie słyszałem jeszcze. A mądrość w sobie. No, kurwa, ja czasem błysnę intelektem. Dodatkowym chromosomem. Tak, czasem mi się przełączy, wiesz, piąta klepka. No dobra, to do zobaczenia prawdopodobnie później. Dobra, do zobaczenia później. Siemanu. Idę się przejść. No dobra. Kończymy, bo mam rozmowę zaplanowaną na pierwszą. Prądy są zmienne akurat. Cicho. Ale wiesz, dokąd płynie ta rzeka, ok? Coś o niej wiesz, ok? To nie jest jak ocean, tak? Jak ocean, czy jak morze, to jest wielki akwen, jakby nie bardzo wiesz. I w ogóle, no jak rzeka, no to masz rzekę, no to no. Prądy są zmienne, ale wiesz, jakim są korycie rzeka płynie, no. Więc nie jest najgorzej. No, więc ja dziękuję za odwiedziny mnie od czasu do czasu. Widziałem, że jeśli chodzi o oglądanie mojego streama, to było od 1 do nawet 9-10, więc też było zmienne jak prądy w rzece. Nic się zbytnio nie działo. W sumie taki jakiś dzień, że nawet graczy zbytnio nie było. Więc w sumie ciężko, żeby coś się miało dziać. Ale dziękuję, że byliście. Dziękuję, że ktoś mnie oglądał. Ja się cieszę nawet, jak jedna osoba mnie ogląda. W sumie nawet jak nikt nie ogląda, to też nie jest nic złego.
I co? Do zobaczenia. Jutro mam nockę, więc jutro mnie nie ma, ale w poniedziałek będzie streaming. Będzie strumyk. Czy coś się będzie działo? O chuj wie. RP jest tak zmienne jak rzeka. Jak prądy rzeki. Więc... więc tak. Kurwa, dzisiaj przez chyba 6 godzin słuchałem tej piosenki. Jest to stara piosenka, ale w chuj kurwa mi wsiadła znowu, nie? Więc to będzie taka piosenka na pożegnanie, na końcówkę. Trzymajcie się, do zobaczenia. Papatki, na razie.